drogi kurwa piękne. Bułgaria, rok 2021. Czy nie chcę wierzyć, że to jest jeszcze Europa. Jadę ładować stal, 24 tony. No i muszę jakąś nową drogę wymyślać, bo tędy kurwa nie będę jechał na pewno. Dobrze na pusto, to jeszcze kurwa. Samochody kurwa. Pies. Ale ujeby, kurwa. I te śmietniki, kurwa, stojące na drodze, można powiedzieć. Coś pięknego. O, kawałek drogi jakiejkolwiek. No i cyrylica, wszystko kurwa cyrylica, czy jak to się tam mówi. O, a co jest najciekawsze, od granicy z Rumunią widziałem po drodze tylko jedną dziwkę. Co w Bułgarii, no nie wiem. Chyba za wcześnie jeszcze. Mamy 24 marca, no ale jest ciepło, 5 stopni, no jedna była. Ale nic, to przynajmniej się droga trochę poprawiła. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Tak, Anka, tutaj się da przekroczyć kurwa prędkość dozwoloną. Generalnie to jedziemy teraz wzdłuż Dunaju. Po drugiej stronie rzeki mamy Rumunię, a Dunaj wyznacza tak jakby no, naturalną granicę tych obydwu krajów. Most oczywiście płatny. Dobrze dało się zapłacić DKV-ką. No i kolejki na granicy. To później może nagram, jak będę z powrotem jechał. Ale nic to. Wolę jeździć tutaj niż po Niemczech. Jedzenie jest zajebiste. Niedrogie. Z parkingami nie ma problemów. Także cóż.
A czym jadę? Już nie manem. Proszę bardzo. Zmieniłem firmę, zmieniłem kierunek wyjazdów. Ogólnie lepiej. O, nawet samochód jakiś przejeżdża. Opel Astra. O kurwa, następny. Ja pierdzielę. Ale to ruch. Dobrze, mam boksa na Bułgarię. Tak to kurwa jest tutaj tak, że musisz wykupić drogę, po której będziesz jechał. Tak jak kiedyś w Niemczech było. Wykupowałeś opłatę na określoną drogę i nigdzie nie mogłeś z niej zjechać. Trzeba było później korektę robić. A boks, o proszę bardzo, z DKV-a boksik, świeci na zielono. Pobiera opłaty automatycznie. Na Rumunię wykupiona winieta tygodniowa. Nie wiedziałem, ile mi tutaj dni zejdzie. Dalej nie wiem, ile mi zejdzie. No, także załadujemy tą stal. No i do domu. Kurde, w poniedziałek też wyjechałem ze stalą, tylko że z Polski. Mamy środę. Znowu ładuję stal, tylko z Bułgarii do Polski. Także ruch w interesie jest. No nic, dobra. Tu już się chyba więcej nic nie wydarzy ciekawego. No ale widoki fajne, fajne. Dobra, to do później. Na razie, cześć.